Poniedziałek 29 maja Krzysztof Domagała zapraszam na sport. Radom jak radą wyjazdową porażką 0-4 z Pogonią Szczecin zakończył sezon w PKO Ekstraklasie. Zieloni ostatecznie zostali sklasyfikowani na 10 miejscu w stawce. Radomianie pojechali do Szczecina pewnie utrzymania w piłkarskiej licie, natomiast gospodarze ciągle walczyli o miejsce na podium PKO Ekstraklasy. Trenera Radomiaka nieco zaskoczył składem na to spotkanie, bowiem od pierwszej minuty w bramce zielonych pojawił się debiutujący w PKO Ekstraklasie Albert Posiadała. Natomiast na ławce rezerwowych zasiadł podstawowy do tej pory bramkarz Radomiaka, czyli Gabriel Kobylak. Młody golkiper od razu zderzył się z ligową rzeczywistością. Gospodarze mocno naciskali od pierwszej minuty spotkania, a wynik pojedynku w 34 minucie otworzył Kamil Grosicki, który wykorzystał rzut karny. Po zmianie stron gospodarze dalej cisnęli i ostatecznie wbili Radomiakowi jeszcze trzy gole, wygrywając to spotkanie 4 do 0. Po tej porażce Radomiak spadł na dziesiąte miejsce w tabeli i na tej pozycji zakończył sezon. Natomiast Pogoń mimo zwycięstwa nie zdołała wyprzedzić Lecha i została sklasyfikowana na czwarty miejscu w stawce. Teraz przed Radomiakiem okres urlopowy, a Zieloni do walki na ekstraklasowych boiskach powrócą pod koniec lipca. Broń Radom zremisowała na wyjeździe z rezerwami Jagiellonii, natomiast Pilica Białobrzegi przegrała w Zambrowie z miejscową Olimpią aż 0-4. Za nami 31 kolejka zmagań w grupie pierwszej i trzeciej ligi. W tej serii spotkań spośród drużyn z naszego regionu lepiej zaprezentowała się Broń Radom. Piłkarze z Plant mierzyli się na wyjeździe z rezerwami Jagiellonii Białystok. Wynik już w dziewiątej minucie otworzyli gospodarzem, ale jeszcze przed zmianą stron wyrównującego gola zdobył Adrian Grudzień. W drugiej odsłonie meczu gospodarze ponownie wysunęli się na prowadzenie, ale goście z Radomia nie odpuścili do samego końca. Bramkę na 2 do 2 w dziewięćdziesiątej minucie zdobył zrzut Karnego Marcin Szymczak i ostatecznie broń zremisowała w Białym Stoku 2 do 2. Natomiast mniej szczęścia mieli piłkarze Pilicy Biłobrzegi. drużyna z naszego regionu w Zambrowie przegrała z miejscową Olimpią aż 0 do 4. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Pilica z dorobkiem 41 punktów jest pewna utrzymania w trzeciej lidze. Natomiast broń ma na swoim koncie 35 oczek i ciągle musi walczyć o zachowanie ligowego bytu. Jak na razie podopieczni Dominika Bednarczyka mają 5 punktów przewagi nad będącym w strefie spadkowym Sokołem Ostruda. To już wszystkie wiadomości, które przygotowaliśmy na dziś. Teraz zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia.